Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy ponownie. Jestem na trasie Piekary Śląskiej do Szlakiem Tysiąclecia. I tak, idziemy wzdłuż pól rzepaku. Może to, co jest teraz, nie każdemu się będzie kojarzyć, bo rzepak kojarzy się z żółtymi kwiatami, a nie z jakimiś liściorami. Ale to również jest rzepak. Rzepak rośnie przez cały rok. I nawet zimą, nawet w śniegu, tam jeden filmik pokazałem już, jak wydobywam rzepak z głębokiego śniegu i go zjadam. Bo jak najbardziej można go zjadać na surowo. Jest bardzo pożywną roślinką z rodziny kapustowatych. Jak najbardziej można się posilać. Tak więc jeżeli głód Was spotka na trasie, nawet zimę, nie bójcie się tego. Dużo jest rzepaku, można się nim posilić. Tak powiedziałem, jest bardzo pożywny, całkiem smaczny. Tak więc nie ma problemu, żeby go na surowo zjeść. I tak mówię, nie bójcie się tego. To jest bardzo fajna roślinka. I tu tego rzepaku nie brakuje. Proszę spojrzeć, całe pole, jedno, aż po kopiec praktycznie. Oj, tam już jest inne pole, jako przerywnik. Tutaj jest kolejne pole. Tak więc tego rzepaku z całą pewnością nie zabraknie. Tak więc idziecie w teren, nie martwcie się. Zawsze coś do zjedzenia się znajdzie. Zawsze Wam coś tam pokażę ciekawego, co można wykorzystać, co można zjeść. Tak więc wszystko z mojej strony. Ja idę dalej w teren Szlakiem Tysiąclecia w kierunku Kozłowej Góry i dalej Świerklańca. Wpadajcie na moje filmy. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jakie fajne rzeczy można znaleźć na Śląsku. Również idąc szlakami, bo szlaków jest mnóstwo. Tak więc nie tylko w górach, ale na Śląsku jak najbardziej też. Tak więc ja idę dalej, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!